Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Tobie chwała, narodzony, dla zbawienia wszystkich ludzi. Panie Jezu, Synu Matki, która z Ducha Cię poczęła. Tobie dzisiaj oddajemy myśli, słowa i uczynki. Ty przeniknij je swą łaską, aby godne były Ciebie. Twoja gwiazda betlejemska stała się już jasnym słońcem i oświeca drogę życia, którą chcemy iść ku Tobie. Chryste, któryś się objawił wielkim mędrcom i pasterzom, cześć i wieczne panowanie Ojcu, Tobie i Duchowi. Amen. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Pan jest moim działem. Przyrzekłem zachowywać słowa Twoje. Zabiegam z całego serca o przychylność Twojego oblicza. Zgodnie z Twoją obietnicą zmiłuj się nade mną. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, kieruję moje stopy do Twoich napomnień. Śpieszyłem bez ociągania, by przestrzegać Twoich przykazań. Oplotły mnie więzy grzeszników. Nie zapomniałem o Twoim prawie. Wstaję o północy, aby wielbić Ciebie za słuszne Twoje wyroki. Jestem przyjacielem wszystkich Twych wyznawców, którzy strzegą Twoich postanowień. Ziemia, o Panie, pełna jest Twej łaski. Naucz mnie Twoich ustaw. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, usłysz modlitwę moją i nie odwracaj się od mojej prośby. Zwróć się do mnie i wysłuchaj. Szamoczę się w ucisku, jęczę, słysząc głos wroga i krzyk grzesznika, bo wyrządzają mi krzywdę i napastują mnie w gniewie. Drży we mnie serce i śmiertelny lęk mnie ogarnia. Przenika mnie lęk i drżenie i przerażenie mną włada. I mówię, gdybym jak gołąb miał skrzydła, uleciałbym i spoczął. Uciekłbym daleko, zamieszkał na pustyni. Prędko bym sobie wyszukał schronienie od wichru i nawałnicy. Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki, bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy, a złość i ucisk są we wnętrzu jego. W jego wnętrzu zagłada, a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił. Gdyby powstał przeciw mnie ten, co mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim. Ale to jesteś Ty, mój rówieśnik, mój zaufany przyjaciel, z którym żyłem w słodkiej zażyłości. Chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku, a ja wołam do Boga i Pan mnie ocali. Rankiem, wieczorem i w południe narzekam i jęczę, a On wysłucha mojego głosu. Ześle pokój, ratując me życie od tych, którzy na mnie nastają, bo wielu mam przeciwników. Wysłucha mnie Bóg, a ich poniży. Ten, który panuje od wieków, bo nie ma dla nich opamiętania i nie boją się Boga.
Każdy z nich podnosi ręce na domowników i łamie swoją umowę. Jego twarz jest gładsza od masła, lecz serce ma napastliwe. Jego słowa łagodniejsze od oliwy, ale są to obnażone miecze. Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma. Nigdy nie dopuści, by się zachwiał sprawiedliwy. Ty, Boże, ich wtrącisz do studni zatracenia. Połowy dni swoich nie dożyją mężowie podstępni i krwawi. Ja zaś nadzieję mam w Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Ujrzały wszystkie krańce ziemi. Alleluja! Zbawienie naszego Boga. Alleluja! Módlmy się. Boże, Ty przez narodzenie Twojego Syna w cudowny sposób rozpocząłeś dzieło naszego zbawienia. Umocnij wiarę swojego ludu, abyśmy prowadzeni przez Chrystusa doszli do obiecanej nam chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.